25 lat zajmuję badaniami nad Holokaustem, więc miałam okazję czytać setki, jak nie tysiące rozmaitych relacji i dokumentów. I wiedziałam oczywiście, że zdarzały się przypadki wydawania i mordowania Żydów na wsi. Natomiast całkowicie mnie zaskoczyło po pierwsze skala tego zjawiska. Nie zdawałam sobie sprawy, że to było zjawisko niemalże codzienne. A drugim zaskoczeniem był sposób reakcji podejrzanych i oskarżonych, nastawiane im zarzuty i to, że oni nie uważali, że stało się coś złego. Można mówić o istnieniu pewnego konfliktu pamięci wokół oceny rzezi wołyńskiej. Polskie, ukraińskie oceny są diametralnie odmienne. O ile w Polsce rzeź wołyńską, rzeź galicyjską ocenia się zdecydowanie jako zbrodnię, która w żaden sposób nie może być usprawiedliwiana. Polscy historycy mówią również o polskim odwecie, mówią o akcji Wisła, ale wszyscy są jednocześnie zgodni, że w żadnym wypadku nie można stawiać symetrii pomiędzy tym, co spotkało Polaków, a tymi tragediami, które dotknęły Ukraińców. Po ukraińskiej stronie natomiast jest odwrotnie. Mowa jest o wojnie polsko-ukraińskiej, w której obie strony popełniały zbrodnie w gruncie rzeczy porównywalne. Jeśli nie pod względem ilościowym, to na pewno pod względem etycznym. Die brutale Exekution von 48 Frauen und Männern, 25 davon Wissenschaftler der polnischen Elite an der Lemberger Universität, wird für immer im kollektiven Gedächtnis der Polen vorhanden sein. Obwohl der Inhalt des Buches kaum zu ertragen ist, musste es geschrieben werden, und zwar in erster Linie für deutsche Leser. Um diesen vor Augen zu führen, wozu meine deutschen Väter und Großväter fähig waren, die das Land der Dichter und Denker in ein solches der Richter und Henker verwandelt hatten. Książka została napisana po angielsku i przeczytana najpierw po angielsku w Stanach. I ludzie, którzy tam odebrali książkę, nie zapytali siebie, czy wiemy, co to jest Europa Wschodnia, czy Środkowa, czy nie. Oni mniej więcej wiedzieli, co to jest Holokaust. Mniej więcej wiedzieli, co to jest terror sowiecki. I dzięki książce, mi się wydaje, byli teraz są w stanie umieścić, skonkretyzować te wydarzenie w terytorium. Więc nie jest tak, że oni mieli taką koncepcję geograficzną. Mieli raczej abstrakcyjne pojęcie i teraz te abstrakcyjne pojęcie mają swój kontekst. Jeżeli książka się udała, to właśnie w ten sposób, na zachodzie, na tak zwanym zachodzie.